Sequel Latanki i zarazem sequel Wojny Światowej, który zabierze nas nad wody Pacyfiku. Najnowsze współprace i przyjęcia Square Enix, Qualcomm, Google i Snapa, nowinki na temat hybrydowego headsetu od Lynx, a także aplikacja Brushwork, która przenosi się z przeglądarki do sklepu Quest. Do tego Colossal Cave Adventure, które po 50 latach dokona przemiany z wersji tekstowej w pełnowymiarową grę VR. Na koniec zmiany w MetaQuest związane z nagrywaniem wideo. Tak, w końcu będzie panorama. To wszystko w kolejnym odcinku Wirówki, czyli wieści z wirtualnej rzeczywistości na kanale VR Polska. Zapraszamy! World War One Fighters była pierwszą bojową grą lotniczą na Quest od czasów wydania drugiej części Ultra Wings i nadal jest jedyną tego typu grą z realistycznym stylem artystycznym i multiplayerem. Podobnie jak Ultra Wings i VTOL VR, Warplanes pozwala na bezpośrednią interakcję z wirtualną przepustnicą i drążkiem za pomocą kontrolerów VR. Battles over Pacific przeniesie serię o dwie dekady do czasów II wojny światowej nad wody Pacyfiku. W kampanii będziemy musieli poprowadzić USA do zwycięstwa nad Japonią. Podobnie jak w przypadku oryginału, w grze znajdą się także misje kooperacyjne i konkurencyjny multiplayer. Nie podano jeszcze, jakie konkretnie samoloty znajdą się w grze, ale wiemy, że będzie ich aż 10 do wyboru. Deweloper HomeNet Games twierdzi, że pełna wersja gry ukaże się pod koniec trzeciego kwartału tego roku, a wcześniej grę będzie można sprawdzić we wczesnym dostępie. Manus, twórca rękawic VR, ujawnił swoje nowe rękawice, Quantum Metagloves, które według firmy zapewniają znacznie dokładniejsze śledzenie palców. Firma od lat tworzy rękawice przeznaczone do stosowania w VR-ze i motion capture w czasie rzeczywistym, przy czym wcześniejsze produkty opierały się na śledzeniu IMU i czujnikach Flex Sensor. Najnowszy produkt firmy, czyli Quantum Metagloves, wykorzystuje nowe podejście do śledzenia magnetycznego, które rzekomo oferuje znacznie dokładniejsze śledzenie palców, zwłaszcza w przypadku palców dotykających innych palców lub dłoni. Rękawice mają magnetyczną podstawę umieszczoną na grzbiecie, a każdy palec ma na czubku moduł, który jest wykrywany przez pole magnetyczne. Manus twierdzi, że oznacza to, iż rękawice mogą wykrywać bezwzględną długość i szerokość palców. Choć firma jest nastawiona na zastosowania korporacyjne, ma nadzieję, że pewnego dnia będzie mogła dostarczyć te technologie konsumentom. Square Enix, czyli wydawca np. serii Final Fantasy, współpracuje z firmą Qualcomm nad nowym urządzeniem AR, Snapdragon Spaces. Qualcomm ujawnił również wart 100 milionów dolarów Snapdragon Metaverse Fund, dzięki któremu Square Enix będzie mogło zbadać możliwości gier na tej platformie. Zapowiedziane po raz pierwszy w listopadzie 2021 roku Snapdragon Spaces to okulary AR, które są podłączone do zewnętrznego źródła zasilania, takiego jak smartfon. Podobnie jak inne okulary, z których wiele jest napędzanych przez platformę XR2 firmy Qualcomm, urządzenie jest w stanie zakotwiczyć wirtualne obrazy w rzeczywistym świecie, gdy patrzy się przez soczewki. Urządzenie posiada również funkcję śledzenia położenia oraz ruchów dłoni. Firma wcześniej zaznaczyła, że Snapdragon Spaces będzie ogólnie dostępny wiosną 2022 roku, ale na razie nie wiadomo, jak będzie wyglądało jego wdrożenie. Podczas tegorocznego Game Developers Conference dyrektor generalny firmy Lynx, Stan LaRock, powiedział, że problemy z łańcuchem dostaw uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnej kwietniowej daty premiery ich pierwszego autonomicznego hybrydowego headsetu VR-AR i że następny planowany termin to czerwiec lub lipiec. Headset Lynx to obiecujące, samodzielne urządzenie wyposażone w platformę XR2 firmy Qualcomm, co potencjalnie pozycjonuje je jako konkurenta dla Questa II. Headset oprócz VR-u kładzie również znaczny nacisk na funkcjonalność AR, a to dzięki możliwościom funkcji kolorowego pastru. Co ciekawe, firma rozmawia z platformą SideQuest, która jako partner miałaby służyć dostępem do dedykowanych urządzeń aplikacji. W maju zeszłego roku Brushwork VR zaoferowało darmową aplikację do malowania, możliwą do uruchomienia w headsetowej przeglądarce. Od tego czasu z aplikacji skorzystało ponad 250 tysięcy osób, co zachęciło twórców do rozwinięcia tego pomysłu. Tak oto powstało Brushwork Studio, natywna i samodzielna wersja aplikacji stworzona dla headsetów Quest, która rozszerza jej możliwości i ulepsza kilka podstawowych funkcji. Trwa już zamknięta beta aplikacji, która według twórców oferuje ulepszone malowanie i naturalne mieszanie kolorów, a także nowe opcje, takie jak węgiel drzewny czy farby w sprayu. Po ukończeniu prac będzie można je powiesić w studio lub we własnej galerii, a także odwiedzić galerię innych osób. W planach jest również obsługa trybu pastru, dzięki któremu będzie można ustawić sztalugi i malować we własnym otoczeniu.
Snap ogłosił, że przejął neurotechniczny startup NextMind, firmę z Paryża znaną ze stworzenia interfejsu mózg-komputer. Firma informuje, że NextMind pomoże w prowadzeniu długoterminowych badań nad rzeczywistością rozszerzoną w ramach SnapLab, zespołu, który obecnie buduje urządzenia AR. Programy SnapLab badają możliwości dla przyszłości Snap Camera, w tym okularów Spectacles, ze zintegrowanymi funkcjami rozpoznawania głosu, optycznym śledzeniem ruchów dłoni oraz umieszczonym z boku touchpadem. Oparty na oncefalogramie BCI, jest nieinwazyjny i na tyle smukły, że można go zintegrować z paskiem headsetu XR, czym od lat interesują się twórcy tacy jak Valve. Warto jednak zwrócić uwagę, że narzędzia NextMind umożliwiają jedynie na prostą interakcję z interfejsem użytkownika. Bardzo im zaś daleko do możliwości odczytu zapisu, do których dąży firma Neuralink Ilona Muska ze swoim implantem mózgu. Jak donosi serwis The Information, firma Google przejęła firmę Raxium, zajmującą się produkcją wyświetlaczy AR MicroLED. Przejęcie to sugeruje, że Google może pracować nad okularami AR. Co ciekawe, serwis powołuje się na źródło bezpośrednio w Google, które twierdzi, że firma chce pozyskać kolejnych dostawców komponentów do okularów AR. Prawie wszystkie wyświetlacze elektroniczne to obecnie wyświetlacze LCD, w tym wiele ich wariantów lub OLED. Wyświetlaczom MicroLED bliżej jest do tych drugich, jednak mają być od nich jaśniejsze, a także znacznie bardziej energooszczędne. Dzięki temu doskonale nadają się do zastosowań w okularach AR, które muszą być użyteczne nawet w słoneczne dni, a jednocześnie muszą być zasilane z małej i lekkiej baterii. Firma Osso VR, założona pod koniec 2016 roku przez doktora Justina Barada, chirurga ortopedy wykształconego na UCLA i Harvardzie, oferuje doświadczenia edukacyjne dla chirurgów, skupiając się na zapoznawaniu ich z nowymi technikami i technologiami. Firma współpracuje z liderami branży, takimi jak Johnson & Johnson, Stryker, Zimmer Biomet oraz Smith & Nephew. Niedawno Osso VR poczyniła postępy podczas epidemii COVID-19, ponieważ jej szkolenia VR pozwalają pracownikom medycznym uczyć się i ćwiczyć na odległość. Aplikacja oferuje moduły z wielu dziedzin, w tym ortopedii, endoskopii i wielu procedur interwencyjnych. Firma ogłosiła, że zamknęła kolejną rundę finansowania o wartości 66 milionów dolarów, dzięki czemu łączna wartość inwestycji zewnętrznych firmy wynosi około 109 milionów dolarów. Gra tekstowa z 1976 roku, Colossal Cave Adventure, doczeka się wkrótce pełnego remake'u w technologii VR. Serwis IGN ujawnił tę informację wraz z pierwszym zrzutem ekranu. Będzie to w pełni trójwymiarowa reimaginacja oryginalnej gry, w której gracze dokonywali wyborów, przemierzając jaskinie i rozwiązując zagadki. Gra jest tworzona przez założycieli Sierra Online, Kena i Roberta Williams w ramach ich nowego studia Cygnus Entertainment. W nowej wersji gry znajdzie się prawie 150 lokacji i kilka nowych elementów, choć w dużej mierze pozostanie wierna względem większości aspektów oryginału. Quest posiada wbudowaną funkcję przechwytywania wideo, ale domyślnie nagrywa z prędkością 30 klatek na sekundę i kwadratowym współczynnikiem proporcji. Aby zwiększyć liczbę klatek na sekundę lub nagrywać na szerokim ekranie, trzeba podłączyć headset do komputera i użyć poleceń ADB dla systemu Android lub narzędzia SideQuest. A zmiany te nie są zachowywane po ponownym uruchomieniu gogli. Należy pamiętać, że Quest nagrywa w kwadracie, ponieważ jest to rzeczywisty współczynnik proporcji, w jakim renderuje każde oko. Zmiana proporcji nagrywania nie poszerza pola widzenia, a jedynie bezstratnie kadruje, czyli nagrywa wycinek pola widzenia bez utraty jakości. Co więcej, nagrywanie z prędkością 60 klatek na sekundę może znacznie obciążyć procesor headsetu, powodując spadek liczby klatek, szybkie rozładowanie baterii, a nawet przegrzanie. Jesteśmy ciekawi, jak nowe narzędzie Mety poradzi sobie z tymi przeciwnościami. Clorama Dorvilias, kierownik do spraw produkcji w firmie Meta, napisała ostatnio na Twitterze, że są duże szanse, aby zmiany i zarazem możliwości modyfikacji wspomnianych ustawień pojawiły się już w kwietniu. Takie wieści, że w głowie się nie mieści, ale na dzisiaj to wszystko. Pa, pa. Pa, pa. Pa, pa.